친구 따라 와요. Drodzy Państwo, oto kwiat sosnowca na scenie i na widowni. I tym zdaniem chciałbym zakończyć część oficjalną i jeszcze raz podziękować za zaproszenie mojej skromnej osoby, bo rzadko się zdarza, że można o kimś powiedzieć tyle dobrych słów. Wiecie, jak to w życiu dzisiaj jest. Dobroć skondensowana. Proszę Państwa, w tym czasie, jak laureaci i oficjele będą mówić przez scenę, ja Państwu chcę powiedzieć dwa słowa o artystce, która zaraz tu się pojawi ze swoim zespołem. Ania Serafińska urodziła się w Sosnowcu, jakżeby inaczej. Potem skończyła Akademię Muzyczną imienia Szymanowskiego w Katowicach. Od lat obserwuję tę artystkę. Obserwuję z niekłamanym podziwem i zainteresowaniem, mimo że kiedyś przegrałem z nią zakład i musiałem nabyć najdroższy koniak, jaki był w sklepie, bo o to się założyliśmy. Ale w zamian za to ona przegrała ze mną zakład i kupiła mi wspaniałe wino. Proszę Państwa, Ania specjalnie dla nas dzisiaj wykona piosenki Agnieszki Osieckiej. Kiedy jeszcze zespół się organizuje, powiem Państwu, jaki był mój pierwszy styk z tymi piosenkami. Byłem uczniem liceum imienia Emilii Plater i w domu górnika w Sosnowcu odbywał się koncert z Czerwonej Gitar. I tam na scenę wyszedł Seweryn Krajewski, a ja mówiłem, Boże, czy może jak można tak pięknie śpiewać, to chyba jakiś anioł jest. Oczywiście moja droga całkowicie nie wskazywała na to, że kiedyś poznam Agnieszkę czy Seweryna i napiszę z nim wiele piosenek, ponieważ stąd poszedłem na studia techniczne i zostałem inżynierem. Jeszcze upłynęło wiele wody, ale wtedy wyszła płyta czarna, analogowa, Strofki na gitarę. I tam była taka piosenka, siądź z tamtym mężczyzną twarzą w twarz, kiedy mnie już nie będzie. I dzisiaj można powiedzieć tak, że Agnieszki nie ma, ale jest, ponieważ tacy ludzie jak Ania Serafińska ze swoim zespołem Groove Machine wykonują jej twórczość, mówią jej językiem. Zapraszam Państwa na prawdziwą ucztę, ponieważ Ania Serafińska jest mistrzynią w swoim fachu. Przed Państwem Groove Machine i Anna Serafińska.